Dzisiejsze nasze spotkanie, nasza konferencja jest poświęcona przekazaniu tego budynku, który widzicie za nami, starostwu powiatowemu. Tak się złożyło, że kiedy województwo podlaskie realizowało własną inwestycję, czyli budowało wiadukt w Sokółce, tutaj powiem, że bardzo się z tego powodu cieszę. Sami teraz widzicie, zwłaszcza mieszkańcy Sokółki i okolic, jak ważna to jest inwestycja. I to była pierwsza decyzja podjęta przez ten zarząd, budowę wiaduktu w Sokółce. Został on wybudowany praktycznie z naszych środków przy udziale PKP i bardzo niewielkim udziale gminy Sokółka 2 milionów złotych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w ramach budowy tej inwestycji pozyskaliśmy ten budynek. Mieszkańcy tego budynku mieli do tego prawo, ażeby województwo podlaskie przejęło go na własność w związku z realizacją tej inwestycji, czyli posunięciu się blisko ich domu. Teraz mamy możliwość przekazania tego budynku, przekazaliśmy już to. Województwo właśnie podlaskie przekazało starostwu powiatowemu na cel publiczny jako darowiznę na budowę rodzinnych domów dziecka, których powstanie na terenie powiatu sokólskiego 4. I na to również jako zarząd przekazaliśmy pieniądze ponad 6 milionów. O funkcji i o przyszłych budowach opowie nam starosta, ale wcześniej może jeszcze kilka słów Paweł Wnukowski. Tak, szanowni państwo, się bardzo cieszę, że Zarząd Województwa Podlaskiego nie pozwala żadnej rzeczy się marnować. Dzisiaj jest właśnie tego wyraz i przykład, że ta nieruchomość zostanie przekazana na bardzo szczytny cel dla starostwa powiatowego, bo będzie tutaj się mieścił właśnie dom dziecka w ramach pieniędzy, które też starostwo powiatowe otrzymało od samorządu województwa podlaskiego. Właśnie chcę rozpocząć tak wspaniałą tą przygodę dla dzieci, żeby te dzieci mogły z całego powiatu sokólskiego mieć w końcu miejsca tutaj na terenie powiatu sokólskiego, a nie żeby były rozwożone po terenie całego kraju, ale też jest i nasza matka sukcesu, czyli pani marszałek, bo wspólny tak naprawdę zespół pokazujący, że da się robić tak naprawdę rzeczy wspaniałe, niesamowite, dziś jest tego przykładem. Także wielkie gratulacje i dla pana starosty, i dla pani marszałek, bo Sokółka ma się z czego cieszyć, a w szczególności na pewno będą za już w niedługim czasie będą mogły się cieszyć też dzieci, które tutaj trafią do tego budynku. Widzieliśmy, że niestety nasze dzieci z powiatu sokółskiego jednokrotnie wyjeżdżały poza granice powiatu. Była utrudniona praca z rodzicami, była utrudniona praca tak naprawdę i współpraca z samorządem tych dzieci, ale przede wszystkim była utrudniona kontakt tych dzieciaków właśnie z ich rodzicami po to, żeby po prostu te dzieci mogły wrócić z powrotem do swoich rodzinnych domów. I wiedzieliśmy już wtedy, że musimy budować kolejne domy dziecka. Bardzo trudno nam szły wnioski o dofinansowanie. Poprzednio składaliśmy te wnioski, niestety one nie znajdowały zrozumienia. Znalazły zrozumienie wśród tego zarządu właśnie marszałek Artur Kosicki, pani Wiesława Burnos i Paweł Wnukowski pomogli nam. To było bardzo, bardzo istotne, tak? Bo kwota ponad 6 milionów złotych to jest bardzo duża kwota na wybudowanie i na remonty i na funkcjonowanie tych rodzinnych domów dziecka. Powstało takie 4 domy. Ten dom jest jednym z takich domów. Proszę się nie przerażać na razie jego wyglądem. To, tak jak zażartowaliśmy z panią marszałek, to na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. To tutaj będzie dom dla tych dzieci. Naprawdę on będzie bardzo, bardzo dobrze wyremontowany. To jest jeden budynek. Drugi budynek, chciałbym podziękować panu Pawłowi Mikłaszowi, wójtowi gminy Kuźnica, bo stara szkoła, nieużytkowana szkoła w Czuprynowie właśnie będzie miała, też tam dzieci znajdą swój dom i też tam będzie 12 dzieciaków. No, trzeci budynek będzie oczywiście w Dąbrowie Białostockiej, bo chcemy, żeby one były rozmieszczone równomiernie po całym powiecie i też tak samo 12 dzieci będzie w budynku w Dąbrowie Białostockiej, który już zakupiliśmy. W tej chwili planujemy i zastanawiamy się nad czwartym budynkiem. Mamy trzy lokalizacje do rozważenia. Jeden jest w Krynkach. Zakład Energetyczny sprzedaje ten swój budynek. To jest bardzo piękny dom. Jedno miejsce mamy w Sokółce i jedno miejsce mamy w Nowym Dworze.
może do rozważenia. I zastanawiam się, który budynek czwarty wybrać. W tej chwili nasze ekipy remontowo-budowlane przystępują do inwentaryzacji, do prac takich przygotowawczych, do analizy projektów. Każdy z budynków będzie miał fotowoltaikę, każdy będzie miał pompę ciepła, każdy będzie miał pokój dla dzieci, oczywiście łazienka, miejsce do nauki. W każdym będą pracownicy, którzy będą 24 godziny opiekowali się tymi dziećmi. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Około 70 dzieci z powiatu sokólskiego ma, po prostu jest rozsianych po całym województwie podlaskim w domach poza powiatem. Poza województwem i poza powiatem. No nie, to jest dla nas też największa taka wartość. No nie. Z całego serca chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy nam w tym pomogli. Pani Marszałek, Wiesławie Burnos, Pawłowi Wnukowskiemu, no bo to jest bardzo, bardzo szczytny cel, a dla nas też miejsca pracy. To nie jest tak, Szanowni Państwo, że my tylko pomagamy dzieciom, ale też tworzymy miejsca pracy, bo w każdym z tych, wiecie Państwo, że musi być obsługa, muszą być osoby, które będą po prostu tutaj pracowały. Z całego serca wszystkim dziękuję i naprawdę zawsze się cieszymy przy budowie dróg, przy budowie takiej twardej infrastruktury, a tutaj naprawdę ta infrastruktura społeczna również jest bardzo potrzebna. Dziękuję bardzo.